Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak można zgłosić swoje mieszkanie, swój lokal do tego, aby zagrał w danym serialu czy w danym filmie. A więc tak, zgłaszacie się do produkcji, pytacie, kto jest odpowiedzialny za lokalizację, tak, bo jest osoba na planie, jest osoba przy produkcji pracująca, która jest odpowiedzialna za lokalizację. Z taką osobą umawiacie się, przyjeżdża do Waszego mieszkania, robi zdjęcia, robi taką dokumentację i później, jeżeli jest jakiś odcinek, czy jest jakiś film, czy jest jakiś serial, że akurat dane mieszkanie Wasze nadaje się pod daną sytuację, pod dany scenariusz, to wtedy wynajmują od Was mieszkanie. Płacą od dnia, płacą od godziny, to wszystko naprawdę zależy od tego, jaka jest potrzeba. I to nie tylko mieszkania, ale można również wynająć salon fryzjerski, restaurację, no cokolwiek macie, czy stoisko z ubraniami, czy sklep z ubraniami. Przecież wiadomo, że sceny są kręcone w różnych lokalizacjach, także dodatkowo można sobie tak dorobić do czynszu, jeżeli oczywiście Wam taka forma pasuje. Pamiętajcie też, jeżeli będziecie wynajmować swoje mieszkanie, to z góry musicie też założyć, z góry musicie też ustalić, że nie może być żadnych usterek w Waszym mieszkaniu, bo ekipy są różne. Mogą nie dbać o to, mogą ściągać jakieś obrazy, mogą przybijać jakieś gwoździe. To od razu trzeba sobie w umowie zastrzec, że tak jak zastają mieszkanie, tak mają takie mieszkanie oddać. Jeżeli się okaże, że zaplamią Wam dywan, no bo też tak może być, wiecie, to jest różnie. Czy gdzieś będzie jakiś uszczerbek, no nie wiem, stołu czy czegokolwiek, oczywiście Wy jesteście właścicielami mieszkania i Wy domagacie się zwrotu kosztów. Także czy za pranie dywanu, czy za stół. Także o tym pamiętajcie, macie takie prawo. Mówię, jest to fajna forma do robienia sobie do czynszu. Także szukajcie osób, które zajmują się lokalizacją, dzwońcie do nich, umawiajcie się. Ja byłam na różnych planach, gdzie właśnie były wynajmowane mieszkania. Są bardzo fajni też właściciele, można sobie też porozmawiać z ekipą. No to zawsze jest coś takiego fajnego dla Was, tak? Jeżeli oczywiście macie na to ochotę.